Cześć! W tym kursie tworzenia postaci zajmiemy się sterowaniem graczem. A stworzymy dokładnie charakter blueprint, czyli stworzymy blueprint, w którym znajdować się będzie postać. Zacznijmy od tego, że klikamy prawym gdziekolwiek, najlepiej w katalogu cecha postać 01 i wybieramy nowego blueprinta typu charakter, ponieważ pozwoli on nam stworzyć postać, a charakter blueprint już posiada pewne elementy w środku. Nazwijmy ten blueprint gracz charakter. Jak widzimy, są tu elementy Inherite, czyli stworzone w języku C++. Jest to kapsuła, która decyduje o kolizjach. Jest to strzałka, która tylko pokazuje, w którą stronę gracz powinien patrzeć, aby patrzył do przodu. No i mesh. Jeżeli wejdziemy do mesha, można tutaj przerzucić naszą postać z katalogu mesh. A dokładnie to tą postać pierwszą, czyli cecha postać 01. Dokładnie tą. Wróćmy z powrotem do blueprinta. I teraz, jeżeli mamy ją zaznaczoną w Content Browserze, wystarczy, że wybierzemy strzałkę i zostanie tutaj przypisana. Oczywiście nie jest przypisana w dobrym miejscu, tylko po prostu w domyślnym. Aby ją ustawić, można ją dowolnie najpierw obrócić w stronę, w którą powinna patrzeć. Wybiorę tutaj minus 40, wybiorę minus 90, czyli kąt prosty. Teraz patrzy w stronę, w którą wskazuje strzałka. No i przeciągnijmy ją, tą postać, nieco niżej, aby w miarę była w całości w kolizji. Mniej więcej tak, nikt nie będzie patrzył, czy głową dotyka czegoś, czy też nie, bo animacja nie będzie takiej możliwości za bardzo dawać. Przejdźmy do Capsule Component, ponieważ to tutaj jest istotne. Mamy postać, ale nie mamy kamery. Stworzymy Spring Arm, to jest takie jakby ramię statyw, który przypina kamerę do naszej postaci. Zaznaczamy teraz Spring Arm i wybieramy kamera. W tym przypadku nie cinematic, tylko zwykła kamera, która ma wystarczające elementy, które potrzebujemy. Ważne, aby Spring Arm był dzieckiem Capsule Component, natomiast kamera była dzieckiem Spring Arm. Teraz, modyfikując Spring Arm, modyfikujemy również pozycję kamery, czyli zrobimy kamerę, która pokazuje z góry gracza. OK. Dajemy Compile i mamy gotowego gracza. Oczywiście nie możemy go teraz podpiąć jeszcze. Musimy stworzyć jedną dodatkową klasę blueprinta, a mianowicie Game Mode Base. To nazwijmy ją gracz Game Mode. Game Mode pozwala ustawić, który gracz bierze udział w konkretnej mapie, bo każda mapa może mieć innego gracza. Tutaj akurat viewport nie jest istotny. Zmieniamy tylko default pawn class na naszego blueprinta gracza, a więc gracz charakter. Zaznaczmy, aby było szybciej. I to właśnie przypniemy w miejsce domyślnego gracza, czyli default pawn. No i to jest klasa blueprintowa, więc tyle wystarczy. Jednakże, aby w mapie występował nasz gracz, no to trzeba zmodyfikować elementy mapy. Zapiszmy te elementy, aby było to pewne. Jeżeli damy play, no to dalej nie widzimy naszego gracza, ponieważ ta mapa używa innego game mode'a. Aby to ustawić, jeżeli nie mamy po prawej otwartej karty World Settings, no to możemy ją otworzyć, wybierając menu Window World Settings. No i teraz mamy ustawienia świata. Mamy tutaj game mode override, bo chcemy nadpisać ten domyślny, czyli w sumie pusty, naszą postacią. Wybieramy game mode, który przed chwilą stworzyliśmy, czyli tą klasę, i zastępujemy tą pierwszą strzałką. Wszystkie elementy później zostaną zastąpione tymi domyślnymi, które są w sumie dla gracza. Mamy gracza, jednakże problem jest taki, że nie porusza się on. Dlaczego? No nie stworzyliśmy obsługi klawiszy, ponieważ w pustym projekcie nie ma obsługi klawiszy. Pusty projekt jest uniwersalny do każdej gry, więc różne ustawienia są do różnych gier. Wchodzimy do Project Settings w Edit i wybieramy Input, bo tutaj właśnie w tym zestawie opcji dodajemy różne sterowania typu Action Mapping i Axis Mapping. Axis Mapping odpowiada za sterowanie graczem. Nie za akcję typu strzał, skok, tylko za poruszanie się, czyli przycisk, który cały czas trzymamy. Dodajemy plusa, nazywam ten element ruch przód. On będzie występował w blueprincie, więc ważne, żeby nazwa miała jakiś sens. I wybieram, aby sterować klawiszem W. W skali 1, no, można ustawić skalę na przykład pół, to wtedy będzie z prędkością połowy chodził,
a na przykład inny przycisk będzie z pełną prędkością, czyli jeden przycisk do biegania, jeden do chodzenia. Tutaj jednak ustawiam 1, do tyłu klawisz S z wartością minus 1, no bo porusza się, ale do tyłu. Albo do przodu z minusem, tak jak do przodu. Dodaję kolejny ruch, ruch na boki, czyli w tym przypadku ruch na prawo. Dlaczego ruch przód i prawo? Bo gdy wartość jest dodatnia, to porusza się do przodu lub w prawo. No tutaj w tym przypadku WSAD, czyli domyślne sterowanie. W tym przypadku wybieram klawisz D do poruszania się w prawo, natomiast ujemny, czyli klawisz A, będzie odpowiadał za poruszanie się w lewo, a więc tutaj ustawię minus 1. To oczywiście nic nie zmienia na razie, bo dopiero dodamy to do blueprinta. Oczywiście można tutaj sterowanie gamepada również dodać, więc w tym przypadku wybiorę na przykład gamepad przód-tył. Niech to będzie w osi Y, przechylenie gałką, joystickiem. Natomiast w przypadku prawo i lewo też będzie gamepad, ale tutaj oś będzie inna, a mianowicie będzie to oś X. Czyli prawo i lewo w poziomie. Ok, myślę, że to wystarczy. Zamykamy teraz. Sterowanie gracza już działa, jednakże klawisze są odczytywane, ale gracz i tak się nie porusza, bo nie wiadomo, po co te klawisze są. Wchodzimy do gracz character blueprint i w event grafie stworzymy sterowanie. Jeżeli klikniemy prawym, mamy dostęp do ruch prawo i ruch przód. Wybieramy axis event. Input axis ruch przód. Teraz decydujemy o poruszaniu się obiektem w przód. Wybieramy axis event, a nie values, ponieważ values to są wartości, które nie są w tym przypadku potrzebne. Tutaj też mamy value, wartość wychylenia gałki. Dodajemy add move input, aby poruszać graczem do przodu. Na razie tylko poruszamy graczem, więc nie jest podane w którą stronę. Aby to ustawić dobrze, kopiujemy, ponieważ ten sam ruch będzie działał też w prawo i w lewo, czyli zaznaczamy klocek Ctrl-W, no i łączymy odpowiednio axis value, łączymy zielone z zielonym, ponieważ jest to ta sama wartość, wartość typu float, a więc zmienna przecinkowa, czyli między 0 a 1 są wartości pośrednie, w klawiszach niestety nie. Teraz musimy wskazać na samym początku wektor do przodu, aby wiedział, w którą stronę ma się poruszać. Jeżeli chcemy, aby gracz poruszał się do przodu, dajmy get vector forward vector i łączymy z word direction przód tył, aby poruszał się do przodu. W lewo i w prawo wybieramy get right vector, czyli wektor pokazujący w prawo. Wtedy, gdy damy jedynkę, poruszać się obiekt będzie zgodnie z wektorem w prawo. Jeżeli dajemy minus 1, no to przeciwną stronę, czyli zwrot będzie odwrotny, a więc A w lewo, D w prawo. Jak widzimy, porusza się gracz, no średnio fajnie, trochę jest nad podłogą, można to poprawić, ale przede wszystkim nie ma żadnej animacji. Ale zapiszmy to teraz. Zapiszmy mapę, ponieważ mapa pamięta naszego gracza, więc stworzymy nowy folder tutaj w Content Browserze, nazwijmy go Maps w głównym katalogu, czyli w Content, no i nazwijmy mapę jak chcemy. Może to być new map, nie ma to większego znaczenia. Ja nazwę mapa 01, żeby było wiadomo. Daję save. Za każdym razem, gdy uruchomimy edytor, pojawi się ta mapa. Niekoniecznie mapa, którą zapisaliśmy, tylko domyślna mapa. Aby to zmienić, wchodzimy z powrotem do Project Settings w menu Edit i wybieramy w tym przypadku Maps and Modes. W tej sekcji zobaczymy, że są dwa typy map. Jeżeli uruchomimy edytor, to się jakaś mapa template default tworzy, a my chcemy, żeby otworzyła się nasza mapa. No i gdybyśmy chcieli zagrać w tą grę, też aby pierwsza mapa, która się pojawi w grze, była mapą 01. Najczęściej to jest jakaś mapa z menu, ale wszystko jedno. Tutaj też możemy wybrać domyślny game mode. Wybierzmy nasz, żeby zawsze każda nowa mapa miała właśnie naszego gracza. No i to wszystko w tym kursie.